Za nami drugi mecz kontrolny. Tym razem przegrywamy z rumuńskim Sepsi. Jak pan oceniłby to spotkanie? Dużo biegania, dużo walki, krzyków od groma i ultra słabe sędziowanie, to tak bym podsumował organizacyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, w pierwszej połowie graliśmy takim zestawieniem, które gdzieś no, reprezentowało nasz klub w większości w rozgrywkach ligowych. I wyglądało całkiem przyzwoicie to granie. Stworzyliśmy kilka sytuacji, mieliśmy nawet Pućko miał sam na sam. Szkoda, że tego nie wykorzystał. Można być zadowolony z tego grania. Co prawda pierwsza połowa skończyła się 0-0, tych bramek nie było, ale no, można powiedzieć, że za zalążek tych akcji ofensywnych było ich dosyć dużo, plus taka dosyć odpowiedzialna w wielu momentach gra w defensywie. Zdarzyły nam się dwa błędy w otwarciu gry i w budowaniu, co spowodowało, że również i pod naszą bramką było gorąco, no ale skończyło się 0-0. Druga połowa, no to tak, na załączonym obrazku było widać dużo młodzieży, dużo zawodników po wyleczonych urazach i można powiedzieć, że no, indywidualnie oceniając zawodników, ale to oczywiście w naszych kuluarach, w kilku przypadkach pozytyw, w kilku negatyw. Tak, to często bywa w takich grach kontrolnych. Martwi tylko mnie tak naprawdę to, że 2-3 urazy się pojawiły w tym sparingu mięśniowe. Kostka podkręcona Papadopoulosa, cebuli, lekko naciągnięty mięsień przywodziciela, podobnie u pacjenta. To trochę martwi, no ale no, jesteśmy w kieracie pracy wielogodzinnej codziennie i musimy szybko te urazy doleczyć na tyle, żeby zawodnicy mogli dalej się przygotowywać do sezonu. Tyle, tu nic więcej nie będziemy opowiadać, bo nie miałoby to sensu. Cieszy tylko to, że sprzyja nam pogoda i warunki do treningu są bardzo dobre. I tyle. Chcielibyśmy tak, żeby to wytrzymać w tej atmosferze tej pracy do końca obozu.